sanatoryjny, tu na tym piecu, tak babci czasami wolało skrzyżać, zawsze ją tu dało na ten piec, po dwóch dniach babcia schodziła i wszystko było w porządku. A chodziły dzieci do szkoły dawniej, czy nie? Chodziły. Tylko w okresie jesieni, a od wiosny do jesieni musiały pracować. Więc jak dzieciaki przychodziły, to popatrzcie, tu zasiadały na ten piec, bo tu musiały nogi zagrzać. Potem siadały tak, jak wy siedzicie i uczyły się tylko liczyć, czytać, pisać. No i to był koniec szkoły. Fajna szkoła? Spoko, no i to się człowiek tam nie przesilał. A dane się na czym notowało w tej szkole? Co rodzice będą wiedzieć? Nie wiecie? Tabliczki. No. Tabliczki. Takie czarne, ciemne. Drewnianego. Etui było z drzewa, do tego drzewa się potem wywaliło takie dwa gwoździe. Wiązało się sznurkiem, żeby tego monitora nie rozwalić na zakręcie. Dane się notowało myszką dotykową, a kolor czcionki był jaki? Biały. Biały, Ariel 12, dokładnie. Dane się dopisało, wieczór się wracało do domu i dane się waliło na twardy dysk. Jak mój twardy dysk się zawieszał, to tata zawsze miał taką ciekawą pamięć przenośną. Pamięć za każdym razem się odbijała od pasa. Trzy razy ładowała z dodatku, no i dane były potem odzyskiwane.